cię zapytać, bo byłeś współtwórcą, czy w każdym razie jakoś tam uczestniczyłeś w procesie powstawania Gdańskiej Rady Organizacji Pozarządowych, czy Gdańskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego, tak jak już powiedziałem, jeszcze w formule nieustawowej. Skąd inspiracja? Był jakiś pomysł? Skądś gdzieś podpatrzyliście? Bo wiem, że były takie różnego rodzaju inicjatywy związane z wizytami studyjnymi w innych krajach o trochę wyższej demokracji. Czy to jest tak, że po prostu Duch Święty wstąpił i podpowiedział, że trzeba coś takiego zrobić? No to było tak, że my mieliśmy już wieloletnie doświadczenie, bo ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, który 2003 rok, tak, końcówka 2003 roku, w której jest napisane o Radach Działalności Pożytku Publicznego, jeszcze nikogo się nie obliguje do otworzenia, tylko że taka możliwość istnieje, no to 2003, a my z tym problemem od 10 lat już pracowaliśmy. Tutaj wiedzieliśmy, że tego typu ciała są bardzo potrzebne. No, z tego doświadczenia to wynikało, to nie żaden Duch Święty, tylko profesjonalne podejście do tego i szukające skutecznych rozwiązań. Że owszem, rady organizacji pozarządowych są dla środowiska i są reprezentacjami środowiska, czasami lepszymi, czasami gorszymi. Natomiast muszą być ciała, w których te decyzje, no to nie są decyzje oczywiście, to są opinie tylko, prawda? To jest doradztwo dla władzy publicznej, gdzie musimy usłyszeć zdanie drugiej strony i zaproszenie do współpracy w różnych zespołach, w różnych formułach przedstawicieli samorządów, a też ludzi z zewnątrz, dziennikarzy na przykład, czy biznesmenów, wynikało z tego, żeby znowu usiąść i rozmawiać o tym, zanim dojdzie do jakiegoś konfliktu, albo dojdzie do utraty potencjału, który można było do tego wykorzystać, a ludzie się zniechęcą i się rozejdą, prawda? To jest z mojego punktu widzenia jako polityka społecznego największa strata, że ludzie się nie angażują, bo nie wierzą w to, że próbując ileś tam razy, że będą mieli wpływ na to, co się dzieje. W związku z tym taka rada bierze na siebie trochę zadanie za innych, żeby swoją twarzą zasłaniać tych, którzy by tak chcieli, ale występując, no, mając za sobą demokratyczną procedurę wyboru i tak dalej, prawda? No słabo to działa, bardzo słabo to działa. Rady czasami są uznawane jako taki kwiatek do kożucha, a czasami są wręcz zwalczane, bym powiedział, tak? Oczywiście znowu nieoficjalnie, ale bardzo dużo złego się o nich mówi, no bo oni znowu coś chcą, bo oni znowu coś wymyślili, a sami to się, to jest ten zarzut słuszny zresztą, a sami się nie umieją dobrze zorganizować. Tylko wiesz, jeżeli lata całe pracujesz i nie odnosi to skutku, cały czas to odbijasz się od czegoś, nie? Dostarczasz dokument świetnie skonsultowany przez Radę, uzgodniony w Radzie, nie ja boczę to mówię, tylko mówimy to kilkanaście osób z różnych miejsc, z różnych środowisk i mówimy tak, zgadzamy się z tym, po czym to się odbija, no fajne to, ale my zrobimy i tak inaczej, bo to prawie zawsze tak wygląda. No oczywiście przesadzam trochę, jestem w tym zgorzkniały, więc może przesadzam, czasami jakiś zapis się trafi i tak jak mówisz, jest to sukces. Natomiast ja mam poczucie takie wytracania pędu, wytracania chęci współpracy. Ja nie wiem, jaki jest poziom zaufania, zaufania do wiary, bardzo niski, ale zaniechania wobec tak sztywnego, trudnego systemu, jaki został stworzony dla współpracy z organizacjami. Bo sama ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, która jest wynikiem, jestem o tym przekonany, również tych doświadczeń pomorskich z 94 roku, od 94, ona w końcu przeregulowała system. I tam na wszystko jest odpowiedź, tylko że to nie chodzi, nie? Jak to jedna z naszych działaczek, znowu nazwiska, ja nie powiem, po trzech latach, chyba trzy, czterech latach funkcjonowania tej ustawy, gdzie są odniesienia do powoływania rad działalności pożytku publicznego, gdzie są wreszcie programy współpracy dla wszystkich samorządów w Polsce, obowiązkowe roczne, ale wiemy, jak to wygląda. No są klejone te same, po prostu no, cuda. Gdzie znowu z Gdańsk trzeba na przykład tu pochwalić w pewnym sensie, bo okres konsultacji jest dosyć długi, zazwyczaj są czynione wysiłki, żeby organizacje pozarządowe się wypowiadały, ale jak patrzę na te programy, a patrzę od pierwszego, tak, czyli mam ten przegląd po prostu od samego początku, to one się tak naprawdę diametralnie od siebie nie różnią, nie? Znaczy nie, bo to nie znaczy, że one każdy musi być inny, to nie o to chodzi, tylko że tam nie następuje pogłębianie.
Jakie są zagrożenia dla w ogóle całej społeczności, takiej miejskiej, wiejskiej, miejsko-wiejskiej, jeśli te rady nie funkcjonują albo funkcjonują nieudacznie, to co się... Znaczy, gdybym dzisiaj miał taką, tak, diagnozę postawić, to powiedziałbym tak. Przez ostatnie kilka lat, w moim odczuciu, ale też oglądzie zawodowca, tak, środowisko organizacji pozarządowych już nie istnieje. Że istnieje dużo, może nawet coraz więcej silnych, ale to nadal jest bardzo mała grupa, ale jest ich coraz więcej, organizacji silnych, samodzielnie zdobywających środki skądkolwiek i zarabiające nawet trochę, czyli umiejących funkcjonować w tej bardzo nieprzyjaznej rzeczywistości. Natomiast środowisko pod tytułem trzeci sektor, w moim przekonaniu, nie istnieje już. Istnieje, nie ma, właśnie stąd wynika też kryzys, tak go oceniam. Zresztą raport, który jest przygotowywany w tej chwili, bo badania już zostały w dużej mierze wykonane, on to potwierdza, że rady w zasadzie nie widzą powodu funkcjonowania, ludzie w radach, nie? Że są słabo tym zainteresowani, ponieważ tak naprawdę miałby służyć sektorowi, rozwojowi sektora, a sektor nie istnieje. Sektor jako jakaś tożsamość, jakiś zbiór podmiotów, które ze sobą coś mają wspólnego. Jest mnóstwo organizacji pozarządowych dziubiących gdzieś tam swoje rzeczy, które się ze sobą nie kontaktują, nie współpracują, walczą o te środki z różnymi partnerami, głównie oczywiście z samorządami i z rządem. I w związku z tym nie ma tam w ogóle przestrzeni, wspólnie wypracowanej przestrzeni, znowu trochę przesadzam, że nie ma w ogóle, ale jest bardzo mało tej przestrzeni do tego, żeby podejmować wspólne działania. Ja mam takie wrażenie, że słabość sektora generalnie, poza tymi kilkudziesięcioma w skali województwa organizacjami, które sobie radzą tak czy inaczej, to słabość sektora, czy niewielka przestrzeń, jaką samorządy tak naprawdę widzą do zagospodarowania dla organizacji pozarządowych. No bo skoro opierają im zadania, to i nie dlatego, że one są źle realizowane, tylko dlatego, że mają inny pomysł na to. No to nie widzą tej przestrzeni, prawda? To nad czym mamy pracować? Czyli rady raczej mają interwencyjną funkcję w tej chwili, tak ja bym trochę nie widział, że zbieramy się i blokujemy, staramy się z własną piersią zasłonić sektor, tylko że sektor za nami nie stoi tak naprawdę, bo go nie ma. Jest tak słaby, że nawet nie daje informacji o tym, czego potrzebuje. Ja pamiętam początek tej całej zabawy, czyli początek lat 2002, no w naszym wypadku to się tak zadziało, to była taka, po pierwsze, nadzieja z wejściem Polski do Unii Europejskiej, to było takie przygotowanie. O, teraz będzie przestrzeń, no bo Unia wyznaczy obszar do współpracy. Takie były nadzieje. Trochę się to zadziało, ale tylko trochę. W związku z tym przygotowujmy się. Wtedy był powód, prawda? 4 lata temu zebraliśmy się przy Europejskim Centrum Solidarności w strefie społecznej. Bardzo wybitni przedstawiciele samorządu zasiedli za stołem i równie wybitni za, przepraszam, bo ja też tam siedziałem, bo nie powinienem tak mówić, ale że po drugiej stronie, chociaż nie było w tej stronie, i podpisaliśmy deklarację, że po 30 latach trzeba coś zmienić, trzeba poprawić sytuację, trzeba wzmocnić sektor pozarządowy, bo on nie dorósł, nie dojrzał. Kilka lat temu koordynowałeś tworzenie standardów rad działalności pożytku publicznego w ramach takiego ogólnopolskiego projektu wzmacniania tego ustawowego tworu dialogu społecznego. Czy masz poczucie, że standardy udało się rzeczywiście wdrożyć i rzeczywiście one wzmocniły lokalne rady działalności pożytku publicznego? Znaczy tak, ze standardami to jest tak, że są nielubiane generalnie, bo kojarzą się wszystkim z ograniczeniami. Absolutnie ideologia standardu nie jest taka. Ale nawet język był taki, żeby nie było to kojarzone z czymś, co narzuca, nie? Było standard minimum, standard rekomendowany. Tak, taki. Tak, ale to badania polskie zrobione 10 lat temu pokazały, że są dwa rozumienia standardu. Samorządy rozumieją standard jako normę prawną, obowiązującą, obligatoryjną, której nie można. Organizacje pozarządowe standardy rozumieją jako etyczny przymus, że tworzymy pewne standardy, żeby jak najlepiej służyć swoim społecznościom lokalnym i tym, którym służymy. Nie? Po to jest standard. On się czasami, oczywiście w normę prawną, zamienia, jak jest to, albo inaczej, prawo narzuca nam budowanie standardów. Ale ten proces jest strasznie słaby, bo większość usług społecznych
społecznych realizowanych na poziomie samorządu, nie ma żadnych standardów. Mimo że ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w przypadku powierzenia, czyli całkowitego finansowania danego zadania, ma się opierać to zadanie o wypracowane standardy. I to jest oczywiście fajna furtka dla nas, żeby poprzez standardy wymuszać pewną jakość, co za tym idzie, finansowanie też danych zadań. Z czego znowu nie korzystamy, bo żeby zbudować standard, to trzeba kilkadziesiąt co najmniej godzin poświęcić. Z pewnym oprzyrządowaniem cała formuła budowania standardów jest też opracowana, też RC to opracowało, więc mamy tutaj znaczący wkład. Ale wracając do tego konkretu. Wydaje mi się, że tak, że ta cała propozycja i księga, która z tego powstała, ona jest takim fajnym manualem dla wszystkich, którzy takie rady by chcieli zakładać. Te rady działalności pożytku publicznego i też inne rady, bo tam są różne okoliczności opisane, które mogą nastąpić i na które fajnie zareagować właśnie w sposób proponowany w tym standardzie, prawda? I standard minimum to jest taki, którego nieprzestrzeganie powoduje, że całe urządzenie, czyli cała rada przestaje funkcjonować, przestaje być funkcjonalna, przestaje mieć sens, nie? Jeżeli się nie spełni pewnych określonych minimalnych standardów. No te optymalne to są, i to mógłbym podać jeden z takich. Na przykład, jeżeli taki standard byłby poniżej minimum, że rada nie ma stałych spotkań, że na przykład zależy od pracownika urzędu, czy będzie powołane spotkanie samej rady, czy nie. Takie mi w jednym z samorządów tutaj trójmiejskich taka sytuacja była, że rada nie pracowała, ponieważ tylko zapisie było tak, że tylko ten urzędnik może zwołać zebranie, a ten urzędnik nie zwoływał tego zebrania i koniec. Czyli to jest absolutnie poniżej minimum, czyli procedura funkcjonowania tej rady nie dawała jej szans, bo jak się nie mogli spotkać, to nie mogli pracować, prawda? A nie było systemu online'owego przewidzianego. Natomiast takie maksimum można powiedzieć, że maksimum czy optimum pokazujące, że w każdym ze spotkań będzie uczestniczył, jeżeli będzie tego wymagało, nawet sam prezydent. Przyznać trzeba, że ówcześnie Rada Działalności Pożytku Publicznego w Gdańsku miała takie zapewnienie pana prezydenta Adamowicza, świętej pamięci. On powiedział, że jeśli tylko będziecie mnie potrzebowali, to ja zawsze będę na waszym posiedzeniu. Co więcej, żeby to było możliwe, wyznaczył spokój, dał nam, bo nie wyznaczył, on nie mógł nic wyznaczyć, ale zaproponował, żeby pokój spotkań Rady był zresztą bardzo komfortowy, był tuż przy jego gabinecie. Czyli słuchajcie, jak będziecie mnie potrzebować, zapukacie i ja wyjdę. Słowo honoru. I słowo honoru tak było, przez pierwsze lata przynajmniej. Nie? Czyli to był standard, a myśmy sobie zapisali optimum, że super byłoby, gdyby w ważniejszych spotkaniach brał udział również sam prezydent. Nie przez pośredników, tylko sam prezydent, żeby on usłyszał, jak my to widzimy. I to się działo. Byli tacy włodarze, którzy jakoś liczyli się z głosem rady, czy to było raczej też tak trochę Na fali entuzjazmu. W tym przypadku muszę pochwalić, nie ze wszystkim się z panem prezydentem zgadzałem, ale w tym przypadku muszę pochwalić, że był bardzo otwarty i bardzo konkretny, bardzo konsekwentny. Naprawdę, pukaliśmy w te drzwi, mówię, za 15 minut już będę, tak? Bo tam coś oczywiście ważnego zada. Przychodziły, to co? Pak, 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 załatwialiśmy sprawę, zamykał drzwi i znowu. A myśmy sobie dalej obradowali, tak? Czyli był ten bezpośredni kontakt. A ja słyszę o radach gdzieś tam w Polsce, które nie mogą się spotkać, bo nie mają gdzie. Bo im samorządy, dla których pracują, mówią, no nie, ale te wszystkie sale są tak obciążone, no może tam, to jest skandal, bym powiedział z jednej strony, Rady Działalności Pożytku, czyli wspólne ciała doradcze, opiniotwórcze dla danego prezydenta, burmistrza, czy tam marszałka, czy prawda? To jest, czyli minima, myśmy tam zapisali takie, które jeżeli nie są spełnione, na przykład wolność tej rady, wolność decyzji podejmowania, że one, jeżeli nie będzie to respektowane, to w ogóle nie ma sensu, żeby one funkcjonowały. No sam ustawodawca, na co bardzo rzadko organizacje pozarządowe zwracały uwagę, budując te rady, napisał tak, nie pamiętam w którym paragrafie, że co najmniej 50% członków tej rady musi pochodzić z sektora pozarządowego. Co najmniej. Co interpretować można tak, że ustawodawca chciał, żeby tam było więcej. Prawie zawsze rady są budowane tak, że jest 50-50. No bo żeby nie przekraczał ktoś tutaj jednego głosu. A ja myślę, dla mnie to jest nielogiczne, no ale tak jest widocznie, że rządzący nie chcą skorzystać, bardzo małym stopniu z tego korzystają, z krytycznej opinii zorganizowanych obywateli, którzy na tacy przynoszą im nie tylko krytyczne opinie, ale rozwiązania. Cały do wyboru, do kolumny.
i część tych rozwiązań, tych, które no, nie znajdą finansowania, jest wyrzucane do kosza, nikt do nich nie wraca. To jest ogromne marnotrawstwo. Ale sam fakt, że się nie chce poważnie wysłuchać, raczej się traktuje to jako klient, jest klientelizm, tak? Że jest klient, który coś znowu chce, a ta rada to znowu występuje, a to jest tylko kłopot, prawda? To powinno się traktować jako wielkie dobro uwagi aktywnych obywateli, bo to są aktywni obywatele, którzy przychodzą z pewnymi propozycjami. A te propozycje wymagają pewnych zmian. I to powinno być bardzo głęboko rozważane. Bo taki jest sens tych rad, nie? Z jednej strony integracja środowiska i wypracowanie wspólnego stanowiska, a drugie skuteczne przekazanie tego władzy, która bez współzespołu, jakby to starsi panowie powiedzieli, powinna to zrealizować. Zasada pomocniczości, konstytucyjna zasada pomocniczości, zobowiązuje nas wszystkich do tego. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję bardzo.